Warszawie oraz Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Naszym gościem jest wyjątkowa osoba, jedna z najwybitniejszych żydowskich, chyba w ogóle, a na pewno żydowskich amerykańskich intelektualistów, świetny teolog, rabin Irving Greenberg, który jest czołową postacią też dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, który wychodzi, można powiedzieć, tak daleko, jak tylko można, pozostając wiernym tradycji żydowskiej, bo jest rabinem ortodoksyjnym, ale jak daleko tylko można wychodzi na spotkanie chrześcijaństwa. Pełnił wiele bardzo ważnych funkcji w amerykańskim świecie żydowskim. Był przewodniczącym Rady Muzeum Holokaustu na samym początku jej istnienia. Jest obecnie nadal międzynarodowym członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Z tej okazji zresztą jest gościł w Polsce. Mamy szczęście, że jest teraz w Warszawie. Dla Rady Chrześcijan i Żydów bardzo ważne jest to, że rabin Greenberg w 2007 roku zrobił zaszczyt Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów, przejmując tytuł Człowieka Pojednania, przyznawany dorocznie przez tę Radę, bo rzeczywiście dla pojednania chrześcijańsko-żydowskiego bardzo wiele się napracował. So, welcome here in Warsaw. Welcome in the Club of Catholic Intellectuals, and we'll have a pleasure to listen to your presentation. Będziemy tłumaczyć ten wykład w taki sposób, że kolejne zdania będą tłumaczone przez Staszka Krajskiego. Wiem, tu jest zawsze kłopot z mikrofonami, także jeśli coś będzie wyjątkowo źle, to proszę krzyczeć, będziemy wyłączać albo włączać, albo ich nie używać, ale razie zaczniemy. Tak, to trzeba blisko. I'll start with an apology. I don't speak Polish. My parents came from Poland, but they spoke Yiddish to their children, and we learned English in school, but they spoke Polish to keep secrets from their children. So I learned Polish. Byli z Polski, mówiliśmy w Jidysz, no w szkole po angielsku, a kiedy rodzice chcieli, żebyśmy nie rozumieli, mówili między sobą po polsku. I'll depend on my good friends to translate as best we can. Będzie tłumaczenie tak, jak się da naj. My first thesis: Judaism and Christianity have a common core message that is really the same, although the history has been both tortured and a serious attempt to hide or contradict that truth. Moja pierwsza teza jest taka, że judaizm i chrześcijaństwo mają wspólny rdzeń, chociaż historia była tragiczna i w dużej mierze zakrywała tę wspólnotę. I believe this understanding has shaped a human understanding and human culture more than any other view in history. This understanding of meaning. Your understanding of existence and human meaning in some life. Ja myślę, że to w jaki sposób jest rozumiane życie i sens istnienia jest podstawowym wspólnym elementem. The core message is not just, although that's what people think of, the core message is not just that there is a God, one God, the creator and sustainer of existence, and that reality, physical, material reality, is only the surface. Wbrew temu, co się sądzi, podstawowe ta myśl jest nie tylko taka, że jest Bóg, który jest stwórcą i którego świat fizyczny
no, jest w pewnym sensie, no, jest zakryty, jest zakryty przez ten świat fizyczny, który stworzył, ale... No less important. In fact, I think no less common. The teaching that this infinite, invisible, universal force deeply cares, in fact loves, life and humans in particular, and deeply involved with their destiny. Niemniej ważne jest to, że ta nieskończona moc, ten nieskończony jest głęboko zależy mu na życiu i na ludziach i miłuje ludzi i ważne jest jaki będzie ludzki los. God so loves them, so loves humans, and in particular because humans are the image of God, that is to say, the most God-like form, a form that is so God-like that it bestows upon them infinite value and a dignity which God loves and honors. I Bóg tak kocha ludzi, że dlatego, że są na obraz Boga stworzeni i przez to mają nieskończoną wartość i godność, bo są obrazem Boga. God so loves them, in fact, that wants the world to be made perfect for them. And that perfection means a world in which all life, but human life in particular, will be treated with the dignity, with the love, with the dignity and respect that it is entitled to. I Bóg chce, żeby życie wszelkie, ale zwłaszcza ludzkie życie, było traktowane w sposób no, godny tej nieskończonej wartości, jaką ma. Now for the third, perhaps, most distinctive and most common core. Jeśli chodzi o może najbardziej szczególną, ale najbardziej też wspólną rzecz w tym istocie nauczania obu religii. Not only that there is God and that this God loves humans, but has, out of love, self-reduced, self-limited, to come close to human beings. Że nie tylko ten Bóg kocha ludzi, ale że z tej miłości również on wybrał pewnego typu samoograniczenie, żeby być bliżej ludzi. Here is one of the fundamental arguments and dividers between us, because Christianity affirms that God self-produced and came close by becoming incarnate in humans. Whereas Judaism insists that God reduces and self-presents without becoming a human, but the gap is closed in various ways from both sides. I tutaj oczywiście się pojawia różnica i kontrowersja, bo chrześcijaństwo uważa, że to samoograniczenie Boga jest znalazło wyraz we wcieleniu w człowieka. To judaizm w inny sposób to widzi, bez wcielenia. But the difference is less important than the covenant. What both religions teach is that God enters into covenant. That means a relationship of love, a partnership in which each commits totally to the other. Ale te różnice są mniej ważne niż to, co wspólne, czyli nauczanie, że istnieje przymierze, że Bóg wchodzi w przymierze z człowiekiem i jest to przymierze, covenant in which they commit to each other and in which they give each other their lives. To jest przymierze, w którym jedna i druga strona
jest, no, przyrzeka, chce dochować tego, żeby ta relacja trwała. Together to make the world perfect. Aby wspólnie uczynić świat lepszy, żeby świat był taki, no, jaki powinien być dla ludzi. In Jewish language, I call this tikkun olam. It is to repair and improve the world to the point of perfection. W żydowskiej tradycji nazywa się to naprawianiem świata. Chodzi o to, żeby świat się, no, tak ulepszał, żeby był na drodze do doskonałości. But again, both religions same claim. The world's perfection means that the human is fully upheld in their dignity. Ale właśnie wspólne jest to, że dla obu religii to udoskonalenie świata ma oznaczać, że godność ludzka ma być w centrum, ma być uszanowana. That means we'd have to overcome poverty and hunger, which degrade the human body. Więc chodzi o przezwyciężanie na przykład ubóstwa czy głodu, degradacji ludzi, prawda, w sensie ludzi jako osób fizycznych. We would have to overcome oppression, tyranny, discrimination, sexism, racism, antisemitism. Ucisk, tyranię, dyskryminację, seksizm, rasizm, antysemityzm. Which deny human equality. Które negują równość ludzi. We would have to overcome war, which wipes out infinitely valuable, unique human beings en masse. Przezwyciężyć to, że są wojny, które negują wartość jednostki. We would have to overcome sickness, which robs people of life, but often robs them of the uniqueness of their minds, of their distinctive capacity. Excuse me, could you repeat that? You have to overcome sickness, which not only robs people of their lives, but let's say Alzheimer's robs them of their minds, their uniqueness, their individuality. Zwalczanie chorób, no, które, prawda, ograniczają naszą, no, to, co możemy robić, no bo takie, no, są takie straszne choroby, które, no, nas nawet, prawda, zwodzą z tego, co jest naprawdę ludzkie. We have to create a world in which people receive equal justice and equal standing before the Lord. Potrzeba stworzenia świata, w którym będzie sprawiedliwość i ludzie będą traktowani w sposób sprawiedliwy jako równi. This includes spiritual and psychological harmony, relationship between people and between people, the humanity and nature. I doprowadzi też do dążenia do harmonii duchowej i między ludźmi i między ludźmi a przyrodą. And of course between God and humanity as well. A również między Bogiem a ludzkością. And both religions therefore have had a revolutionary impact on human history because they taught that what God will inspire and co-work and will sustain and will judge. They insisted that humans must participate, and if they do, the goal will be achieved. Dlatego obie religie miały rewolucyjny wpływ na ludzkość, na historię ludzkości, bo zakładały, że te rzeczy mają być osiągnięte przez działalność ludzi, przez aktywność ludzi. I call this revolutionary because most human beings in history accept the status quo as unchangeable, or the powers that be as they
people have their way, and this religion taught not so, that everything that stands in the way of dignity and justice and evil will be overthrown by this partnership of God and humanity. Mówię to o rewolucyjności, ponieważ większość ludzi zwykle zakłada, że no, nie da się przezwyciężyć, zmienić status quo, są siły, które ten świat trzymają w szachu, a to jest właśnie wezwanie, żeby świat ulepszał. So hope and expectation, of course, are the key to revolution. I chodzi o nadzieję i oczekiwanie na tą możliwość tego lepszego. To jest klucz do tej rewolucji, o której mówię. My second thesis. Teraz dochodzę do mojej drugiej tezy. Modern civilization, modernity, is the most serious and successful attempt so far to realize the goals of Judaism and Christianity. Nowoczesna cywilizacja jest jak na razie najlepszym przykładem próby zrealizowania tych celów, które są w chrześcijaństwie i judaizmie założone. That is why it has been so dynamic and successful and has spread throughout the world. Dlatego jest tak dynamiczna, ma takie sukcesy i rozprzestrzeniła się na cały świat, ta współczesna cywilizacja. The central teaching of modern civilization is that humans can take power, can take control of their fate, and can overcome all the enemies of life and dignity. Centralna teza tej cywilizacji jest taka, że ludzie mogą wziąć w swoje ręce władzę i swój los w swoje ręce i przezwyciężać to, co jest przeciwne życiu i godności. They can overcome poverty and hunger through industrialization and commerce and agriculture and scientific production, technology. Ubóstwo i głód można wyeliminować przez ten rozwój przemysłu, rolnictwa, nauki, techniki. Can overcome oppression, inequality through democracy and human taking political power. Ucisk można przezwyciężać przez demokrację i udział ludzi w sprawowaniu władzy. Can overcome sickness by medicine and science and cure diseases that were fatal and extend human life. Choroby można przezwyciężać przez ten rozwój medycyny i nauki i dbanie o stan zdrowia. Modernity has not yet claimed to overcome death. Na nowoczesność jeszcze nie twierdzi, że przezwyciężyła śmierć. Although there are serious people who are now arguing or trying to explore that possibility. Ale są poważni ludzie, którzy próbują iść w tym kierunku. And at the least, it has extended human life. Average life expectancy in the world has doubled since 1800. A przede wszystkim warto się powiększyła długość życia, oczekiwana długość życia, ta przeciętna od wieku XIX została podwojona. I would say again, we, religious people, traditional people particularly, should not underestimate how much has been achieved, how magnetic and attractive that is to most of the world, because there are not just 2 billion people living in modernity, but another billion who can't wait to be growing up. I my, ludzie religijni, a zwłaszcza tradycjonaliści pośród nas, nie powinniśmy niedoceniać tych sukcesów współczesnej cywilizacji, bo ludzie na całym świecie bardzo chcą korzystać z jej owoców. Now here is where I get to the problems. I tutaj się pojawiają pewne problemy. The earliest signal of the problem really was in the beginning of this message of humans taking power to improve or perfect the world. It came in the form of a secular
interpretation of that message. Side, although the traditional Jews, and the most traditional, the fundamentalists, deny that among most Jews there has come a much greater recognition and affirmation that Christianity is not just a heresy of Judaism, but an independent religion which has brought God to millions in a way that Judaism has not or could not. Tego nie uznają, jest rosnące zrozumienie, że chrześcijaństwo ma wartość jako sposób, jako dotarcie do miliardów ludzi z przesłaniem biblijnym, czego judaizm nie uczynił. So here's my paradox again. These are very powerful and transformational steps. But in the end, they are tempered by a sense of covenant, meaning limits, and a recognition that God, in fact, presents in different covenants or in parallel covenants to more than one community, which is a statement of that limits the incredible, limits but harnesses the incredible power of the divine human relationship in this religion. Czyli ostatecznie chcę powiedzieć, że to można ująć poprzez używanie tego modelu przymierza, że istnieje, istnieją możliwości, czy istnieją różne przymierza, w które Bóg wchodzi z różnymi ludzkimi grupami czy społecznościami i że one mogą so different, Universal God and infinite revelation is nevertheless channeled and lit to make room for the other. W ten sposób ta moc Boga jest w taki sposób kierowana, że stwarzają się różne możliwości dla ludzi. So again, I think this opens the door to show that passion and religious devotion is expressed pathologically when it takes the form of exclusion, jihad, and denial of the rights of others. Pasja religijna, pobożność się w sposób patologiczny wyraża, jeżeli przybiera charakter jihadu, czy prawda, wykluczania innych. But that same faith becomes healing and healthy when it affirms its limits even as it reaches out with great devotion and intensity. Ale ta sama religia staje się czymś zdrowym, jeśli uznaje swoje ograniczenia, nawet jeśli wychodzi na zewnątrz i sięga ku tym, którzy są poza nim. So let me give a couple of examples of what I'm suggesting and throw it over to your comments. Teraz parę przykładów, a potem będzie czas na komentarze od Państwa. What is that religion, be much more affirmative about human power, ranging from recognizing that God makes miracles through human agents and through natural law, as against the use of miracles in a magic form that is antagonistic to human activity. Można uznać, że ta moc Boga się wyraża poprzez to, że ludzie są w stanie korzystać z praw natury, a nie w ten sposób, że to są jakieś magiczne sytuacje czy wydarzenia, które idą na przekór prawa. That sees a lot of the affirmation of life and pleasure and creativity and arts that have blossomed in modern culture as affirmative, but seeks to shape them, limit them,
and uphold the values within them. Że może uznawać wartość twórczości ludzkiej, sztuki, no, tych przyjemności, które nam dostarcza cywilizacja, ale zarazem ograniczać je, stawiać granice zgodnie z tym ideą przymierza. And together we help Islam see that human power can be a form of submission to God, and that modern values or changing women's roles need not be interpreted as undermining the tradition. Można wskazywać wspólnie Islamowi, że to, co się dzieje we współczesnej cywilizacji, jest też formą poddawania się woli Bożej, a niekoniecznie przeciwstawiania się jej. Now we challenge uncontrolled secularism to realize that the breakdown of limits and accountability, the loss of the sense of God's universe or God, the earth is the Lord's or God's judgment, it endangers the very achievements of modern civilization. Tak, że możemy ten sekularyzm, prawda, antyreligijny, możemy powiedzieć, że jeśli się to idzie za daleko i każde ograniczenie chce przezwyciężyć, to to w sumie się zwróci przeciwko swoim własnym wartościom. In this way, I think religion could become a leader in the process, a leader in the process of overcoming the enemies of life. Religia może w ten sposób stać się przyjąć rolę kierowniczą w procesie przezwyciężania tego, co jest wrogie życiu. While keeping human power on the track of life rather than out of control. Moc ludzką, no, utrzymywać na tej ścieżce, prawda, dla życia, niż żeby ona się wymykała spod kontroli. So we have to give up the claim of that our, since our authority is divine, that others must accept it and take the risk of persuasion and of witness. To, że musimy się wyzbyć tego przekonania, że ponieważ mamy boską sankcję, to inni się muszą podporządkować, powinniśmy raczej iść drogą przekonywania i dawania świadectwa. So I think we're all religious are afraid that this could undermine, but I would argue that God is asking us to take the risk that God took in making humans full partners. Może się wydawać, że to jest zagraża religii, ale myślę, że to jest sposób, w jaki Bóg nas wzywa, żeby podjąć się tego zadania, którym jest bycie partnerem Boga w dziele stwarzania tego świata. Dziękuję. Dziękuję. Przypomniała mi się deklaracja drugiego Soboru Watykańskiego o wolności religijnej, którą swego czasu ojciec Andrzej Kłoczowski podsumował takimi słowami, że Bóg wybrał ryzyko wolności, dając człowiekowi wolność, a jednocześnie samo ograniczając się. Bardzo chętnie zaprosimy Państwa do rozmowy. Może pierwsze pytanie ode mnie. Na zachętę. Myślę, że rzeczą najtrudniejszą w tych relacjach z sekularyzmem i z islamizmem jest to, że te dwie skrajne ideologie wcale nie chcą siebie zmieniać. Bo jak pan rabin mówił, one same siebie nawzajem potrzebują do życia.
I coraz bardziej mam wrażenie, że paradoksalnie być może łatwiej jakoś zmieniać religijnych fundamentalistów niż fundamentalistów laickich. Bo tam już nie ma zupełnie żadnego wyższego autorytetu, do którego można by się odwołać. Bo nie ma idei Boga, który się sam ogranicza. Prosiłbym o komentarz. Prosiłbym o komentarz do tej refleksji, jak sobie radzić z tym laickim. It may well be that secularism is more authoritarian or less willing to change than religion. Może tak się zdarzyć, że sekularyzm jest bardziej autorytarny, czy nie chce się zmieniać niż ludzie inni. But I would argue that the main response is the same. Twierdziłbym, że główna odpowiedź jest podobna, taka sama. The religious community has to show a living model and witness to what it experiences in its relationship to God. Wspólnota religijna powinna pokazywać swoim życiem, być świadkiem tego, czego doświadcza w swojej relacji z Bogiem. So the religious community has to show we make a lot of money, we nevertheless can instill an ethic of solidarity, sharing and responsibility. Na przykład wspólnota religijna powinna pokazywać, że nawet jeśli potrafimy zarobić dużo pieniędzy, to pomimo to potrafimy rozwijać etykę solidarności, dzielenia się z innymi odpowiedzialności. Or it has to show that a devout doctor will not only work on cures and not, so to speak, default to divine miracles, but will get up in the early in the morning and make a house call because he's devout and respects human being in the image of God more than a secular. Tutaj nie wszystko do końca chwyciłem. Chodziło o przykład pobożnego lekarza, który nie będzie się the witness is to show that a doctor, a devout doctor, chodzi o pobożnego lekarza, will work just as hard on scientific medicine and cures and not default to some miraculous cure. Będzie jakby z pełnym zaangażowaniem poświęcał się leczeniu, będzie w to w pełni zaangażowany, rozwijał swoją wiedzę medyczną, nie tylko odwoływał się do jakichś as much as any secular scientist, on the one hand. Z jednej strony będzie więc tak samo zaangażowany w to, co robi, jak jakikolwiek świecki i laicki naukowiec. But we'll get up early in the morning and make a house call, which the secular doctor wouldn't have done. Or will not over-treat the patient out of respect for human being in Israel. House call. It means that doctors don't want to go to your house to take care of you, they have to come. That's a little joke. Pojęcie techniczne, że jakby, że będzie dzwonił do pacjenta, będzie, jak rozumiem, podtrzymywał te relacje ludzkie. That religious women can show that with professional devotion and with leadership roles, they are fully capable of doing that, and at the same time creating or treasuring family. W ten sposób również kobiety religijne, wierzące powinny pokazywać, że będąc w pełni zaangażowane w życie zawodowe, również funkcje kierownicze w swoich wspólnotach religijnych, mogą jednocześnie być w pełni zaangażowane w swojej rodzinie. So my point is that it is both I
consider them pathologies, both extremes are support are built on strong elements in culture and society. Więc oba te ekstremizmy opierają się na takich mocnych elementach w kulturze, społeczeństwie. And they will either be curbed or changed only by creating a vital community of alternative. I mogą być uleczone czy zmienione jedynie poprzez stworzenie takiej żywej alternatywy, pokazanie takiej żywej alternatywy. So that's what we should be doing as religious Jews and Christians, is trying to create living models and living witness of the alternative. If we succeed, we'll win the argument, and if we won't, we will lose. I to właśnie powinno być naszym zadaniem jako wierzących Żydów, wierzących chrześcijan, prezentować takie żywe alternatywy, żywe świadectwo wiary. Jeśli się nam uda, to wygramy ten spór, jeśli nie, to przegramy. I should only add that since I think the pathologies of modern culture have become very serious, that if we lose, the whole culture is at risk. Trzeba tylko dodać, że zagrożenia dla ludzkiej kultury w ogóle stały się tak poważne, że jeśli my przegramy, to zagrożona jest cała kultura. But enough of such threats, let's go ahead and do it. Prove what you say. Ale oczywiście to nie znaczy, że mamy się nie angażować. Proszę bardzo. Chyba będziemy słyszeć raz, dwa, trzy. Tak? Ja, na temat islamu miałem porządne wyobrażenie, jak można by wnioskować z tego wykładu. To znaczy, że głównie przez dżihad, przez przemoc i tak dalej. Dwa lata temu byłem na konferencji trzech religii monoteistycznych w Lublinie. Tam miałem okazję poznać w szczególności dwóch imamów. Jeden był gdzieś za granicy, jeden to nasz polski, którego mogłem oglądać w Religia TV. Obaj, w szczególności tamten zagraniczny, był niezwykle ciepłym człowiekiem i pełnym miłości, to było ewidentne. I po prostu a z drugim z kolei się zaprzyjaźniłem dzięki temu, że byliśmy w jednej grupie dyskusyjnej. Stąd zrozumiałem, że w islamie też przynajmniej są ludzie, którzy znają tego Boga, który jest Bogiem miłości. Właściwie to jest po prostu, no jakby nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia. Well, first of all, I didn't say all Muslims are Islamists. Przede wszystkim nie powiedziałem, że wszyscy muzułmanie są islamistami. Była mowa o islamizmie, nie o islamie. The key problem, and I would agree, that there are many, Islam is a world religion with many elements of God, justice, dignity, which I highly respect. Więc oczywiście jest wiele przypadków podejścia muzułmanów, którego nie można szanować. The main issue is the balance of power right now in the three religions. In the three religions, the balance of power, unfortunately, is in Judaism and Christianity, fundamentalism is still the minority, and the somewhat restrained checked by the majority. Kwestią kluczową wydaje się tutaj równowaga pomiędzy tymi różnymi nurtami w poszczególnych religiach. No i wydaje się, że w judaizmie i w chrześcijaństwie fundamentaliści są mniejszością, taką na pewno nie dominującą mniejszością, raczej pozostającą na marginesie. Nie aż na marginesie. Whereas in Islam right now, the Islamist, which I think is a minority, but it's dominant because of its political and military power.
w islamie has intimidated, has intimidated or, or has become dominant in the world conversation of Islam. Dominowani przy wizerunek islamu poprzez swoją potęgę polityczną, militarną, jak głównie na nich ludzie patrzą. So in the Middle East, for example, the Arab nations and Muslim religion have essentially denied the right of Israel to exist and are committed to its destruction. Kraje arabskie, religia islamska tam zasadniczo są, sprzeciwiają się prawu Izraela, państwa Izraela do istnienia, są zaangażowane na rzeczy do zniszczenia. And the majority has not placed any curbs on this. Większość nie wprowadza tu żadnych ograniczeń. And the Christian community in the Middle East is under severe pressure. It has been decimated. It's dropped from 25% of the Middle Eastern population in 1900 to 5% in 2013. Również wspólnota chrześcijańska na Bliskim Wschodzie jest pod silną presją. Jest zdziesiątkowana. Z 25% ludności na Bliskim Wschodzie w 1900 roku ta liczba spadła do zaledwie 5% obecnie. Whereas the Islamic minorities in the West have been allowed to grow and develop and get stronger. A jednocześnie na Zachodzie wspólnoty muzułmańskie miały swobodę rozwijania się i rośnięcia siły. So all I'm saying is the balance of power has to be corrected there, and I do think that Jews and Christians will have to partner in dialogue, but also in confrontation. I think dialogue is the key, and I think there are elements, many elements of goodwill in the religion and in the Muslim community, but sometimes they need help in the form of our confronting the military and political misuse of the zasadniczo to właśnie w islamie jest, trzeba zająć się tą kwestią równowagi pomiędzy tymi różnymi grupami, a i Żydzi, i chrześcijanie mogą tutaj wiele pomóc ze swojego doświadczenia, bo czasem trzeba również to uświadomić tym partnerom muzułmańskim. Dialog jest priorytetem, ale czasem też potrzeba tego rodzaju konfrontacji, wskazania na takie błędy czy nadużycie. So it does take control, self-control. For Christians and Jews with their majorities to not discriminate or abuse or even use their legitimate opposition to jihad to be unfair or discriminate against Muslims. But that takes self-control, doesn't mean we all have a challenge there to change their direction. The samoograniczenie z naszej strony powinno też polegać na tym, że Żydzi i chrześcijanie nie powinni używać nawet uprawnionego sprzeciwu wobec dżihadu do jakichkolwiek form dyskryminacji czy zabraniania swobody muzułmanom na swoim terenie. Proszę bardzo.